Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zanim rozpoczniemy odcinek, to mam dla was bardzo ważną informację, ponieważ część z was już mogła zauważyć, też Dave o tym powiedział u siebie na odcinku, że startujemy z Chef Shopem na nowo, że wielki powrót Chef Shopa i ten wielki powrót miał się odbyć 6 grudnia. Ale sytuacja wygląda tak, że są pewne minimalne komplikacje, które sprawiły, że niestety ta premiera musiała zostać przesunięta i nie wiemy dokładnie kiedy to będzie, wiemy, że to będzie na pewno w tym tygodniu, więc po prostu czekajcie, bo to już jest kwestia, tak naprawdę mamy już dopięte to prawie wszystko na ostatni guzik, musimy tylko jeszcze wprowadzić grafiki na stronę i tak dalej, i tak dalej, i to po prostu chwileczkę zajmie, ale po prostu na pewno w tym tygodniu jeszcze zobaczycie produkty na Chef Shopie, nowe produkty na Chef Shopie, których nie było, stara produkcja idzie w zapomnienie, więc niestety taki kubek, w którym dzisiaj sobie piję moją kawę, no niestety już takiego kubka nie dostaniecie, ale dostaniecie inny kubek z innym nadrukiem i ogólnie kubeczki to wam serdecznie polecam, bo ja to z tego kubka piję bez przerwy i z tego kawa najlepiej smakuje, po prostu z tego kubeczka to aż tak o! Są ciekawe, więc po prostu zapraszam was bardzo serdecznie tam. Link pojawi się w opisie na w przeciągu kilku dni, też w opisie dam oczywiście, znaczy mogę nawet w tym odcinku, jeżeli nie zapomnę, dam już linka, możecie wbić i tam za niedługo się oczywiście wszystko pojawi. Ja was oczywiście dzisiaj witam na wariatkowie, ja sobie tylko założę sympatyczne okularki, bo cały dzień już jakby tak wiecie, ja nagrywam i tak dalej, tak swoją drogą zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał Filip Szczypka, ponieważ tam dzisiaj wleciał bardzo fajny odcinek, gdzie byłem owinięty cały folią bąbelkową, czajcie? Cały folią bąbelkową i poszedłem tak do szkoły, najbliższa szkoła mojego domu, do podstawówki podszedłem i przed szkołą tańczyłem i dzieci w podstawówce stały i machały za okna, więc jak chcesz to zobaczyć, to wbij koniecznie na mój drugi kanał, link jest w opisie. A my jesteśmy dzisiaj na wariatkowie z tego powodu, że coś mi tutaj nie do końca ostatnio zaczyna pasować, jest tak dziwnie. Dziwnie się czuję ze względu na to, że wiecie, Milki jakby zapomniała, kim dla niej byłem, zapomniała wszystko, co się działo i jakby wiecie, ja to z jednej strony rozumiem, no bo, no okej, no zapomniała, no i trudno. Musimy z tym jakoś żyć, musimy z tym jakoś walczyć. Ja oczywiście się nie poddaję i oczywiście będę walczyć o to, żeby ona odzyskała tą pamięć. Ale ostatnio właśnie te tabliczki mnie bardzo zaniepokoiły. Nie mam pojęcia, od kogo są te tabliczki. Chociaż pisaliście mi w komentarzach, że to niby Dave włamał się na konto Milki i coś takiego napisał. To jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego postanowiłem, że dzisiaj zbadam ten temat i dowiem się, czy mógłby to być, czy mógł być to Dave, bo podejrzewaliśmy w sumie wróżkę, a tutaj okazuje się, że mógłby to być nawet Dave, tylko ja w sumie nie wiem, dlaczego bym miał to robić, to jest dla mnie troszkę dziwne, no ale okej, skoro mówicie, że to Dave i tak dalej, no to dzisiaj sobie to zbadamy, więc dzisiaj te tabliczki właśnie, które tutaj są, gdzie przypomnijmy sobie, co pisze, hejka tutaj Milki, bardzo fajna była kolacja, ale niestety nie będziemy razem, zależy mi na kimś innym, sorry, nie wiem dlaczego w ogóle na takich tabliczkach było napisane właśnie, że nie wiem, że nie będziemy razem i tak dalej. Nie wiem dlaczego to tak ktoś zakładał w ogóle, że tak ma być. Co tu się dzieje? Co to jest w ogóle? Czemu to są jakieś te bloczki? Czekajcie, to trzeba stąd wywalić. Ale nie wiem dlaczego tak ktoś zakładał. Wiecie, no jakby, no lubię Milki, bo jednak wiecie, łączyło nas dosyć sporo przez jak byliśmy na Palionowie jeszcze, więc jakby wiecie, no no gdzieś tam jest taki z tyłu, wiecie, taka niezręczność w tym temacie i tak dalej. Ale to, że ktoś od razu zakłada, że my chcieliśmy do siebie wrócić i tutaj jakieś kłody pod nogi nam stawia i mam wrażenie, że ten ktoś chce wyrwać Milki, tak mi się wydaje, i mnie zniechęcić, no to jest jakby, to troszkę dziwna jest ta sytuacja. I tu napisane, że są to koniec, kocham kogoś innego, tutaj dzięki jeszcze raz za jedzenie. To jest mi troszkę smutno, nie będę ukrywać, tutaj są odłożone te wszystkie rzeczy, później to zauważyłem, że odłożył wszystkie rzeczy ze stołu tutaj ten ktoś, więc no ciekawa sytuacja, ale troszkę czuję się z tym niefajnie, tak jest dziwnie, szczerze mówiąc, jakoś tak mam poczucie, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj chce nam bardzo przeszkodzić w jakichś rzeczach i pisaliście, że to jest Dave, że on się włamał i że on zostawił te tabliczki, więc ja postanowiłem, że dzisiaj pod osłoną dnia, a tak dokładnie tego, że jestem w sumie sam na serwerze, to wbiję się do domku Dave'a, włamę się tutaj i zobaczę, czy on tutaj przypadkiem czegoś nie... Co to było? Ale hałas, te skrzynki, myślałem, że ktoś puka. Jak się wystraszyłem, widzowie. Ale się wystraszyłem niesamowicie. Dobra, sprawdźmy, w piecach ma jakieś żelazo i tak dalej. Dobra, rozumiem, rozumiem. Tutaj jakiś stolik, to w ogóle okno. Jest jakaś recepcja. O, to się da otworzyć. Okej, dobra, przejdźmy tutaj, sprawdźmy tutaj, z tych się nic nie da zostawić, tutaj też nie, czyli nic tutaj, ej, kill-off mi wypadł, proszę mi oddać ten kill-off. Czy tutaj coś jesteśmy w stanie, jakby, czy tu coś mogło być ukryte na przykład, czy coś tego typu? W tej szafie chyba nic,
Dobra, dobra, wejdźmy tutaj na górę. Co tutaj mamy? Tutaj jest jakiś magazyn. Dobra, tu może będzie coś. Może coś będzie, co nam pomoże. Jakaś książka, jakiś coś tego typu. Halo, proszę, jakąś wskazówkę. Czy to mógł być Dave? Czy to mógł być Dave? Dobra, tu nie widzę żadnych książek. No niestety, chyba nie znajdziemy tutaj nic, co by nam pomogło w tym wszystkim. Więc chyba musimy jednak stąd wyjść. Chociaż tutaj możemy przejść. Dobra, przejdźmy tędy. Zobaczmy, co tutaj się kryje po drugiej. Aha, tutaj jest wyjście na dworek jakiś. I czy tutaj jest jakaś tabliczka, coś co by mogło jakkolwiek wskazać na to, co tutaj się dzieje, czy coś tego typu, bo troszkę nie mam pojęcia i nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale dobra, wiecie co, ja przejdę się do szpitala, no jestem sam dzisiaj, więc niestety Milki tam nie będzie, ale zobaczmy, w takim razie przejrzyjmy salę szpitalną, czy może gdzieś tam się coś kryje ciekawego, bo jeżeli by tam się coś kryło, no to powiem szczerze, że byłoby całkiem ciekawie. Dobra, wejdźmy tutaj, przejdźmy tutaj, wejdźmy na górę. Dobra, jesteśmy na górze. I tutaj jest sala, w której Milki, prawda, zazwyczaj jest. I teraz tak, czy tutaj na komputerach jakaś ważna informacja, nic z tych rzeczy i tak dalej, jest jakaś skrzynka? Nie. Prezent dla Milki od Dave'a. Nie ma prezentu, czyli już go odebrała. Dobra, i teraz pytanie, co było w tym prezencie takiego? To jestem mega tego ciekaw, bo... No bo... Kurczę, ej, zaczynam, myślę, że możecie mieć rację, że to Dave napisał, bo widzę, że on tutaj jakoś, kurczę, no tak sobie jak myślę, to on ostatnio tak bardzo tam do Milki coś startuje i tak dalej, no jest to, powiem wam szczerze, tak dziwnie się czuję, bo to kumpel jednak, a tutaj wiecie, do mojej byłej dziewczyny startuje, to jest tak, nie wiem, tak mi dziwnie w sumie, szczerze przyznam, no ale dobra, jest jakaś poszlaka, szczerze mówiąc, ja wiecie co zrobię? Zrobię screena, zrobiłem screena tutaj tego, żeby mieć dowód na to, że coś takiego jest, więc zrobiliśmy zdjęcie, niestety nie mamy tutaj możliwości robienia zdjęć, nie ma żadnych aparatów i tak dalej, ale mam zrobionego screena i myślę, że możemy zrobić takie miejsce tutaj gdzieś u mnie, w którym będziemy te wszystkie screeny składować i po prostu, wiecie, zrobimy jakieś taki poszlaki dochodzenia do tego, czy faktycznie Dave, no gdzieś to Milki tam, prawda, nie wiem, z nią coś chce, czy coś tam dalej, czy ją podrywa i tak dalej, no bo to jest troszkę dziwne. Tutaj jest jeden, czy tutaj coś jest? Tutaj chyba nic nie ma, dobra, to jest magazyn po prostu od bzyka, więc po prostu tam nie wchodzimy chyba, nie ma sensu. Dobra, pójdźmy w takim razie do wróżki, ponieważ wiecie, no jej tam też pewnie nie będzie, ale pójdźmy tam z tego powodu, że chcę zobaczyć, czy tam przypadkiem nie zostały te, jak to się nazywa, ta tabliczka, co my tam zostawiliśmy dla niej i tak dalej, czy to tam dalej jest, czy może to znikło, bo jeżeli to znikło, no to znaczy, że ktoś to zabrał, a jeżeli to tam dalej jest, to znaczy, że nikt tego nie zabrał. Dobra, tu leżały itemy, ale itemy mogły same zniknąć, okej? Okay? Tabliczki są dalej. Ja to rozwalę, bo nie chcę, żeby wróżka pomyślała, że faktycznie jakoś na nią najeżdżamy, a może nie mam jakby dokładnych poszlak, a teraz aktualnie mam wrażenie, że to bardziej Dave coś tutaj jakby kombinuje i tak dalej, no i przydałoby się jednak mieć jakieś, wiecie, twarde dowody, a nie tak oskarżać kogoś z góry, więc może tą wróżkę jednak niedobrze, że tak oskarżyliśmy od razu. Ja myślę, że wiecie, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zrobić coś takiego, że powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się, kto to zrobił. Ja też rozwalę może te tabliczki, ale też zrobię dowód. Też zrobię screena tutaj tego, żeby po prostu, wiecie, żeby mieć dowód tego, co tutaj było napisane. Żeby później nikt mi nie powiedział, że o, tego nie było, co ty gadasz, tak w ogóle to nieprawda i tak dalej, więc po prostu zróbmy screena wszystkich tabliczek tak, żeby mieć po prostu dosłownie dowód na to. Dowód na to, żeby nikt mi tutaj nie powiedział, że ściemniam, że coś tam. Tu robimy screena, okej, mamy wszystkie screeny porobione, więc możemy rozwalać te tabliczki. Ja też myślę, że można by było sprzątnąć w ogóle to wszystko, co tutaj jest na dachu na razie, bo to bez sensu, żeby tutaj było. Ja myślę, że to rozłożymy, jak to będzie trzeba znowu rozłożyć, a póki co możemy sprzątnąć i zrobić tutaj też coś innego, bo po co tutaj ma być ciągle ten stół, jak tutaj już kolacja się skończyła, prawda? Ale nie wyrzucam tego wszystkiego, oczywiście to wszystko może tam jeszcze kiedyś wykorzystamy, dlaczego by nie? Myślę, że jest to całkiem możliwe, że może jakąś, wiecie, przeniesiemy to w inne miejsce i gdzie indziej kolację zrobimy. O, to też by było dobre może. Ale nie wiem, czy jest sens, bo Milki i tak sobie raczej nie przypomni tego, co się między nami działo po tych samych kolacjach, więc jakby to jest troszkę takie, wiecie, spróbowaliśmy, ale wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić coś innego. Ja myślę, co jeszcze takiego zrobiłem w przeszłości, co mógłbym zrobić dla niej teraz i nie wiem szczerze mówiąc, już się gubię troszkę w tej całej sytuacji, bo myślałem, że wiecie, że tutaj jakoś ona sobie przypomni w miarę szybko, co się działo, a ona tak ciągle nie pamięta i jest mi tak trochę smutno z tego powodu, no bo myślałem, że jednak sobie coś tam przypomni, a tutaj jest tak trochę... Trochę lipa, nic nie przypomina sobie, ale mamy tutaj przede wszystkim ten nasz, to nasze wejście i ja nie pamiętam, jaki jest kod, ja nie wiem, pamiętam, w jaki dzień ostatni raz, chyba 29 tutaj ostatni raz wchodziłem, więc zmieniałem wtedy też kod, tak, dokładnie 29, nie wiem, jak ja to trafiłem, ale dobra, zejdźmy na dół w takim razie, ponieważ tutaj gdzieś będzie trzeba... Co jest?
To bardzo śmieszne mi ktoś tutaj zrobił. Jak tutaj ktoś przyszedł i zrobił mi takiego pranka? No dobra, dobra, bardzo, bardzo zabawne. Bardzo zabawne. Dobra, dobra, nieważne. W każdym razie... troszkę mnie to wybiło. Wywalmy to, nie chcę tego. Musimy zrobić gdzieś tutaj jakieś jeszcze jedno jakby tajne przejście. Ja tutaj przygotowałem, nie wiem czy ja to wam pokazywałem w ogóle, bo tutaj robiłem już pewne przejście na dół, ale wydaje mi się, że to nie jest najlepsze. To nie jest najlepsza tajna baza, ale wydaje mi się, że można byłoby to zrobić troszkę lepiej. Dlatego wyjdę tutaj trochę wyżej, ponieważ tam mamy coś, co już wszyscy myślą, że to już jest ostateczne i że już, że tam już jest ostateczna baza. A ja myślę, że można by było zrobić gdzieś indziej. Jakoś tak, wiecie, że najciemniej pod latarnią, na przykład zrobić coś takiego, żeby tutaj za lawą była dźwignia, tak na równo, na wprost, że ja ją klikam i tu się odsuwają drzwi na przykład, albo tu, o, to by było mega dobre. To by było mega dobre, jakby tutaj się rozsunęły drzwi. Patrzcie, tu przechodzimy wtedy sobie. Rozwalamy to, tu. I teraz musimy tam zrobić jakąś tą dźwignię. I też musimy dostosować tutaj tą lawę, bo ona tam tak jakoś dziwnie też przepływa. Więc musimy zrobić tak. Rozwalamy to. Okej, tu jest na równo lawa. Czyli by trzeba było zrobić tak. Zrobić tak. W tym miejscu rozwalić trzeba to. Weźmy tutaj sobie to jeszcze raz. I teraz albo zróbmy przycisk. A nie, to trzeba ze stołna. Ojojoj. Dobra, wiecie co, to zrobimy... Czekajcie, wezmę te rzeczy, weźmiemy, zrobimy to jakoś, myślę, że damy radę, tutaj była taka data, musimy to zmienić w ogóle swoją drogą, więc później zmienię ten kod, ale mamy tutaj dźwignię, ja zrobię chyba drewniany przycisk, tak mi się wydaje, że będzie najlepiej, jak zrobię drewniany przycisk, to będzie z dwóch stron nawet zrobimy go, więc zróbmy 2, 9, 1, 1, 2, 1, ok, przechodzimy sobie tutaj i teraz tak, stawiamy tutaj przycisk. W tym miejscu ustawiamy, musimy tutaj jakoś pocisnąć ten jakby mechanizm. Pytanie tylko, czy jak ja ustawię na przykład, gdzie by to zrobić najlepiej, szczerze mówiąc? Albo z tej strony jakby to się odsunęło? Może z tej strony, tylko... A, muszę tutaj kliknąć, tu 2, 9, 1, 1, 2, 1. Okej, okay. Tutaj może być ciężko z tym przejściem, żeby tutaj go zrobić. Wydaje mi się, że ogólnie mamy trochę mocną lipę w tym, gdzie zrobić to przejście. Albo tu na wprost, żeby trzeba było przejść tak, że to się nikt nie spodziewał tutaj tego. Kurczę, nie wiem. Nie no, wydaje mi się, że tutaj jest w ogóle najlepsze miejsce, tak mi się wydaje, do zrobienia czegoś takiego. Tylko tu za bardzo nie ma na to miejsca, ale jesteśmy w stanie tak... Tak, da się kliknąć ten przycisk, więc to jest chyba, myślę, bardzo dobry plan, żeby jednak ten przycisk był tak za lawą, bo nikt się nie będzie spodziewał tego, że tam jest. Trzeba odpowiednio trafić i klikamy go wtedy. I to jest spoko. Mi się wydaje, że to będzie całkiem fajne. Tylko nie wiem jak zrobić. Dobra, wiecie co? Ja nad tym mechanizmem pomyślę poza odcinkiem, bo tutaj można go naprawdę bardzo fajnie zrobić. Ja póki co to zamuruję, żeby nikt się nie spodziewał, że tam cokolwiek budujemy. Ale ten mechanizm na pewno będzie mocno porządny i naprawdę fajnie będzie tutaj można poprzechodzić i tam zrobić jakąś fajną taką bazę, która pozwoli nam jakby zrobić, chcę zrobić takie biuro, taki, albo taką, no nie wiem, no bazę, nazwijmy to bazę po prostu, bazę, biuro, w którym po prostu będę dawać wszystkie dowody na to, że coś się dzieje tutaj, na, wiecie, coś związane z Milki i będziemy próbowali rozwiązać problem właśnie tego, dlaczego ona nic nie pamięta i tak dalej, to wszystko oczywiście się wydarzy. No ale słuchajcie, póki co, to by było na tyle w tym odcinku, myślę, że dostaliśmy jakieś poszlaki, ja te poszlaki skompletuję wszystkie razem i oczywiście w następnym odcinku, no wam je wszystkie pokażę, ale na tym odcinku to by było na tyle, zapraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie na drugi kanał, gdzie są oczywiście vlogi codziennie przez cały grudzień, mamy daily tam, więc zapraszam was, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa pa!